Związek Niewidomych istnieje już prawie 70 lat i jako jedyny w województwie zachodniopomorskim prowadzi rehabilitację kompleksową, czyli od urodzenia do naturalnej śmierci. Poprzez orientację w przestrzeni, poprzez czynności dnia codziennego mamy sporo klubów, sekcji i prowadzimy zadania integracyjne. Pomimo tego, że w nazewnictwie mamy Polski Związek Niewidomych, ale tak jak tu koleżanka powiedziała, też zrzeszamy osoby niedowidzące, czyli które posiadają stopień umiarkowany w orzecznictwie. No i jesteśmy na tyle otwarci, że osoba, która otrzymuje takie orzeczenie, nie musi wyważać drzwi, bo my te drzwi mamy dla niej otwarte. Często osoby, które straciły wzrok lub niedowidzą, uważają, że będą musiały zrezygnować z dotychczasowego życia i zainteresowań. My jakby jesteśmy tutaj po to też, żeby pomagać, żeby uświadamiać, że to jest zupełnie nieprawdą i że osoby niewidome są aktywne w życiu społecznym, w życiu zawodowym i właśnie dzięki nowoczesnym technologiom, że to dzisiaj każdy smartfon, każdy komputer jest w taki sposób funkcjonuje, że osoba niewidoma lub słabowidząca bez problemu radzi sobie we wszystkich sferach życia. Związek Niewidomych w Kołobrzegu stale się rozwija i stara się pozyskiwać jak najwięcej środków z zewnątrz. Żeby się tutaj właśnie jak najwięcej działo dla naszych członków, jakieś wycieczki, wyjazdy, różnego rodzaju takie właśnie ekspozycje. Prezes Związku Niewidomych w Kołobrzegu wyjaśnia, jak zostać członkiem związku. Zgłosić się do nas mogą wszyscy, co mają grupę 1 lub 2. To jest grupa pierwsza nieznaczna, dwójka jest umiarkowana i muszą mieć orzeczenie wydane przez PCPR.